władze uniwersytetu w Białymstoku powróciły do pomysłu przeniesienia wydziałów filologicznego i historyczno-socjologicznego na kampus uniwersytecki. Zgodnie z zapowiedziami uniwersytetu, na kampusie powstać mają kolejne gmachy, które pomieścić miałyby właśnie te dwa wydziały. Przypomnijmy, że już wcześniej planowano sprzedać dom partii, a wydziały przenieść na kampus. Zapytaliśmy studentów, czy chcieliby pobierać naukę w nowym budynku kampusu uniwersyteckiego. Mi czasu to jest bardzo burzliwy temat, jak mam być szczera. Uważam, że jak najbardziej, mimo jakiegoś tam przywiązania i sentymentu do tego budynku, powinniśmy iść naprzód, bo nie ukrywajmy, ten budynek jeszcze trochę i nam się zawali na głowy. Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Po pierwsze, tutaj jestem bliżej do Książnicy Podlaskiej albo do takich zwykłych miejsc, jak jakiś Warcza, Sięgarnia. Na kampusie nie ma tego wszystkiego jeszcze. Ja rozumiem, że jest kwestia nowych sal albo tego, że rzeczy są na wyższym poziomie, ale też większość jest jeszcze niedokończona. Więc to nie jest najlepszy pomysł moim zdaniem, żeby się przenosić teraz, zwłaszcza kiedy jest taki duży problem z bibliotekami. Tam jej nie ma, tutaj jest przeniesiona nie wiadomo gdzie, więc to będzie naprawdę duży problem. Ja nie jestem za tym. Uważam, że przeniesienie wydziału na kampus jest pomysłem może nie tyle dobrym, ile potrzebnym, ponieważ to centralizuje wszystkie jednostki uczące się na uniwersytecie, tak jak jest na Politechnice. Wszystkie wydziały będą obok siebie. Poza tym uważam, że pomysł ten pewnie już dawno byłby zrealizowany, gdyby nie to, że nasz uniwersytet tak naprawdę jest młodym uniwersytetem, bo wcześniej funkcjonował jako filia Uniwersytetu Warszawskiego. Więc teraz nie dość, że się jeszcze bardziej usamodzielni, to się scentralizuje. Uważam, że jest to bardzo potrzebne, ponieważ myślę, że zostanie przyciągnięty przez to na uczelnię. Poza tym myślę, że po prostu będą tam lepsze warunki bytowe. Co sądzisz na temat przeniesienia wydziału filologicznego na kampus uniwersytecki? Sprawdziliśmy także warunki, jakie ma do zaoferowania kampus swoim studentom. Przypomnijmy, że budowa gmachu rozpoczęła się w październiku 2011 roku. Kampus uniwersytecki powstał przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku. Inwestycje współfinansował program Rozwój Polski Wschodniej i program Infrastruktura i Środowisko. Na jego teren przeniosły się trzy wydziały – biologiczno-chemiczny, fizyczny, matematyczny i informatyczny. Studenci zaczęli naukę w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku od października obecnego roku akademickiego 2014-2015. Powstał tam nowoczesny gmach z trzema oddzielnymi wydziałami. Każdy z nich łączy się oszklonymi przejściami. W środku wydziałów znajdują się duże, pojemne i nowocześnie urządzone sale wykładowe oraz ćwiczeniowe. Na Wydziale Matematyki i Informatyki zlokalizowano hol główny, szatnie, bibliotekę, skrzydło pomieszczeń technicznych, aule, pracownie dydaktyczne, komputerowe, laboratoria oraz zespół Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego z serwerem. Podobnie jest także na pozostałych wydziałach. Cały budynek jest nowoczesny i na pierwszy rzut oka wydaje się już całkowicie zagospodarowany. Jeżeli przyjrzeć się bliżej, możemy zobaczyć, że wciąż tak naprawdę trwają jeszcze ostatnie czynności porządkowe. Czy władze Uniwersytetu w Białymstoku zdecydują się przenieść wydział filologiczny i historyczno-socjologiczny na kampus? Będziemy o tym informować.